Siema mordy, z tej strony Norek i to jest kolejne Q&A po 2 tygodniach około. I wow, nie spodziewałem się, po tych 2 tygodniach wszedłem na ten odcinek z Q&A ostatni i tyle pytań, że ja pierdzielę, to będzie, nie wiem, z półgodzinny Q&A. Więc dzięki za wszystkie te pytania, praktycznie wszystkie wybrałem. Niektóre nie, bo się powtarzały, albo po prostu, no, bez sensu czy coś. Znaczy nie tyle co bez sensu, tyle że nie było sensu w ogóle na to odpowiadać. Więc zaczynamy. Mam nadzieję, że jakoś się wyrobię w te pół godziny chociażby, bo naprawdę strasznie dużo tych pytań i dzięki za nie. Fajnie mi się podoba i miło mi, więc lecę odpowiadać, tak? Więc zaczynamy. Kryzys. Co się stało z teamem UCT? Pierwsze UCT po prostu już nie graliśmy, tam wszyscy powyjeżdżali na wakacje. Team się zrobił nieaktywny, więc usunęliśmy go, zrobiliśmy nowy UCT V2 i tam zaczęliśmy od nowa placementy robić i tak dalej. I tam właśnie mamy zamiar znowu tam grać, jeżeli wszyscy już wrócą i będzie poukładane wszystko ładnie. Więc to się stało z teamem UCT, mamy teraz UCT V2. Czy nagrasz serię gier z dzieciństwa? Wiecie co, kiedyś miałem zamiar nagrać Akimbo, Kung Fu Hero. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy to. To była chyba moja pierwsza gra, którą przeszedłem. Wraz z Kapitanem Pazurem. Z moją siostrą zawsze graliśmy kiedyś w to. To były dwie pierwsze gry, które tak naprawdę przeszedłem. Grałem w ogóle tak ogólnie. Później jakieś Wormsy czy coś. Najpierw w ogóle to był Turok 3 chyba, jak oglądałem ojca. Boże, Turok 3, Doom 3 i Turok. Ten najstarszy. To były te najstarsze gry i może z nich coś kiedyś nagram, ale teraz nie wiem, czy jest sens, bo i tak oglądacie tylko LoLa praktycznie. Portal praktycznie, znaczy jest tam trochę wyświetlenie, ale to i tak u mnie na kanale przeważa LOL. Więc jeżeli kiedyś będę miał tam więcej widzów czy coś, to wtedy nagram z chęcią te moje stare gry z dzieciństwa. Gerbi, co sądzisz o miłości na odległość? Czy według ciebie odległość około 300 km od dwóch kochających siebie osób ma znaczenie? 300 km nie jest tak dużo. Jeżeli się kochacie i w ogóle siemanko, to nie ma problemu za bardzo, bo jakoś tam da się chyba dojechać co jakiś czas, nie? Chociażby ten raz na miesiąc da się radę. Nawet jeżeli większa jest odległość, to i tak się da. Po prostu musicie się, wiecie, angażować. Dwie osoby, nie tylko jedna. Musicie się cały czas starać w miarę, żeby to jakoś szybko nie padło, bo duża odległość po prostu szybko... łatwiej jest wszystko zepsuć przez tą odległość, niż jak mieszkacie dwa bloki obok czy coś. Po prostu ta odległość tak sprawia, że no tak jest, no po prostu nie ma co za bardzo. Trzeba właśnie cały czas gadać i w ogóle się manko rozmawiać fajnie sobie i na spokojnie się jakoś to, jak to się mówi, rozwijać i dbać o to bardzo mocno, właśnie na odległość. Więc da się, ma znaczenie, jeżeli obydwie osoby chcą tego, nie? Woodboy. Według ciebie, jaki jest najłatwiejszy champ do kerowania w LoLu? Od unranked do nawet platyny 1, nawet czasami wyżej. Jest łatwo Katariną, Akali. Kha'Zix może kiedyś po nerfach już tak nie jest tak łatwo, już nie jest aż taki mocny. Więc na pewno takie właśnie, wiecie, asasyni, nie? Co jeszcze? Nie wiem w sumie. Zależy też na jaki dla mnie na przykład Zyra najlepsza jest. Ale tak ogólnie na niższych tych dywizjach Kata, Akali, coś w tym stylu, nie? Co szybko zabija, co łatwo snowballuje, Lee Sin na przykład. Albo co w teamfightach po prostu rozwala, jeżeli trochę ogarniacie, jak Katarina, tak? A ludzie nie potrafią często grać na Katarinę, nawet czasami w Diamencie 1. To nieważne. Ile sezonów już grasz w LoLa? To będzie mój drugi sezon chyba. Grałem, nie czekajcie. Zacząłem w drugim, jakoś w pośrodku drugiego, albo pod koniec? Drugi? Nie, gdzieś w środku drugiego zacząłem, później trzeci był i teraz jest czwarty. Tak. Czy będziesz robić serię z PBE, jeśli będą nowości? Z chęcią, ale nie mam tam konta i po prostu tam też pamiętam z tego, co pamiętam, to laguje strasznie. Poza tym nie mam aż takiej wielkiej... nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra, nieważne, no po prostu nie za bardzo, na razie przynajmniej nie. O Jezu, no i teraz się zaczyna. Mr. El Solo, siemanko. I tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, to te pytania by mi wystarczyły tak naprawdę, jeżeli bym się, wiecie, jeżeli by nie było innych, to te pytania na jeden Q&A by wystarczyło. Zaczynamy.
Czy należałeś do grupy ludzi, którzy płakali na bajce Król Lew? Może nie tyle co płakali, to płakała zawsze moja mama. Ona strasznie jest właśnie taka uczuciowa i w ogóle trochę mam to po niej, ale nie aż tyle za bardzo, żeby na Król Lwie. Bardziej, strasznie mi się podobała ta bajka, to jest moja bajka dzieciństwa ogólnie. Mogę oglądać ją cały czas, w sumie nawet teraz bym obejrzał w sumie. Jest strasznie fajna, lubię ją i nie, ale nie płakałem. Co robisz pomiędzy nagrywaniem i graniem w LoLa? Gram w LoLa? nie wiem w sumie, tak teraz myślę. Śpię? Jem? Coś w tym stylu? Znaczy nagrywanie tyle... mnie nie zajmuje, prawda? Czy tyle co renderowanie bardziej tego i w ogóle obrabianie, wysyłanie itp. Ale tak to gadam raczej z kumplami czy coś na Skype'ie, przez internet, czy nie wiem, oglądam coś może z nudów czasami. I to w sumie wszystko chyba. Z czego jesteś dumny, że odniosłeś w życiu? Na pewno zmieniłem się strasznie pod wpływem tego, co się działo kiedyś w Polsce, jak mieszkałem jeszcze z ojcem i w ogóle, później właśnie przez niego się przeprowadziliśmy, bla bla bla, bo mieliśmy problemy z nim i w sumie tak charakter mi się wzmocnił i polepszył i psychika dzięki właśnie temu wszystkiemu, co tam było i w sumie dzięki temu tak sobie mogę radzić łatwo dość i jakoś nie czuję, wiecie, potrafię sobie sam poradzić jakoś. Tylko że no czasami każdy ma, wiecie, jakieś chwile słabości czy coś. Ale po prostu jestem, nie wiem, czy dumny, ale wiem, że podoba mi się to, jaki mam charakter w sensie taki psychiczny. W sensie, no, mocny i potrafię, wiecie, sam sobie pomóc tak naprawdę. Dalej, jak się poznałeś z Sylwią i czy coś was kiedyś łączyło? Poznałem Sylwię właśnie dzięki... Wszystkich poznałem ogólnie, dzięki YouTube'owi tak naprawdę. Gdyby nie YouTube, nie poznałbym Marii, gdyby nie Marii, nie poznałbym tam później na przykład Kremka takiego i bez niego też nie poznałbym na przykład Whitesite'a, czy nie, Whitesite'a bym nie poznał. Kremka przez Whitesite'a. I później właśnie, później Sylwię i jakoś tak pykło i tam czy coś nas kiedyś łączyło. Bot. Tak. Nie, tak naprawdę nie wiem, no tak, w miarę tak jakby, no trudna sprawa. Co robisz, aby się odstresować? Właśnie o tym mówię, ja mam taki mocny charakter, że wyrzucam to słowo w ogóle ze swojego słownika, nie stresuję się praktycznie i przynajmniej staram się tak i jakoś tak, nie wiem, nie stresuję się zazwyczaj, więc nie muszę się odstresowywać. Jaka była twoja bajka dzieciństwa? No Król Lew. Dalej. Co myślisz o dramach na polskim YouTube i czy występują też takie na zagranicznym? Mam w dupie dramy, to są po prostu wymyślone głupie, to jest po prostu. Dla mnie to jest bez sensu, takie zachowanie. I czy na zagranicznych to występuje? Nie mam pojęcia, to aż tyle nie oglądam zagranicznych. Polskich też aż tyle nawet nie oglądam teraz jak kiedyś. Opowiesz nam o swoim sprzęcie, którego używasz do nagrywania? Sprzęcie do nagrywania? Nie wiem, o kamerce na przykład? Logitech? Albo nie wiem. Myszka też Logitech? Nie, tego nie używam do nagrywania. Nie wiem, nagrywam actionem. Renderuję w Adobe Premiere Pro. I to w sumie chyba wszystko. Tak naprawdę i mam Yeti Blue do nagrywania komentarza, prawda? Dalej. Okej, to pominijmy. Jesteś typem ucznia podlizującego, normalnego, buntowniczego czy fejmowego? Co to w ogóle za typy ucznia? Nie rozumiem takich tych. Nie, ja jestem normalny. Nie mam żadnych takich, jakichś wiecie, zrytej bani czy coś, żeby się podlizywać, albo buntowniczego, żeby nie wiem, nie jestem jakimś zbuntowanym nastolatkiem czy coś. Czy fejmowego? Nie, tym bardziej nie lubię. I ogólnie jestem spokojny całkiem chyba. Tak mam przynajmniej taką nadzieję. I w szkole i w ogóle. Po prostu się uczę, przychodzę do szkoły, tam próbuję coś tam robię i wychodzę do domu i w dupie z nimi, tak? Dalej. Jaka była ostatnia rzecz, o której chciałbyś zapomnieć? To ciężko, nie wiem, musiałbym pomyśleć. Ile masz centymetrów wzrostu? Tyle. A nie, tak serio to nie wiem, około 1,80 m teraz jakoś. Kiedyś byłem niski strasznie, teraz troszeczkę jest lepiej. Ogólnie nie, to śmieszna sprawa, bo moja mama ma 150 cm, dalej około 150 cm, a mój ojciec miał 2 metry, więc ja jestem tak po środku gdzieś mniej więcej, nie?
Skąd wziąłeś i dlaczego ustawiłeś wszędzie mordę tego pieska? Czy ma to jakiś głębszy sens? Wilki są zarąbiste, uwielbiam wilki, nie wiem czemu, tygrysy, wilki. Poza tym i tak, nie wiem, taka natura ich taka strasznie mi się podoba, nie wiem czemu, po prostu tak jakoś jest. Mają fajny charakter i uwielbiam, i fajnie wyglądają, tak bym tulił, nie? Dalej, co myślisz o ludziach, którzy specjalnie przeklinają w towarzystwie, żeby się przybudować jako buntownik, jako buntownik? Ostatni raz słowo buntownik słyszałem w Gotiku trójce chyba, jak grałem. Bez sensu są. Ludzie, którzy chcą się przypodobać, specjalnie zmieniają się tylko po to, żeby ludzie go zaakceptowali. To jest bez sensu strasznie, bo i tak oni się zmieniają na złe tak naprawdę. Zazwyczaj, nie? Nie są sobą i to sprowadza ich na złą pewnie jakąś tam stronę, tak? Bez sensu to jest strasznie. Udawać kogoś, kim nie jesteście i się oszukiwać. Samego siebie oszukiwać to jest jeszcze gorzej niż kogoś. Więc bez sensu. Mieszkasz gdzieś w centrum miasta, czy gdzieś na obrzeżach? Do centrum mam jakieś 10 minut. Ja przynajmniej, bo ja szybko strasznie chodzę. Ogólnie to ludzie mają tak 15, czy więcej. Ja mam dość blisko w sumie, więc jest okej. Tylko, że to centrum nie jest aż takie wielkie, ale wystarczy, nie? Należysz do osób, które lubią małe dzieci, czy do tych, które ich nienawidzą? Jeżeli nie krzyczą, nie marudzą i nie są jakieś, wiecie, takie naparczywe... Naparczywe? Jest takie słowo? Wkurzające i tak dalej, to spoko, ale jeżeli się drą cały czas albo cię gryzą, nie wiem, cokolwiek, to nie lubię, nie wiem, takie swoje dziecko, ludzie mówią, że z dzieckiem jest jak z pierdem, ze swoim wytrzymasz, z cudzym nie za bardzo, więc nie wiadomo jak to jest, może kiedyś jak będę miał swoje dzieci, nie wiadomo, to może nie będzie tak źle, wychowam sobie sam i będzie dobrze. Podzielisz się nami swoimi kompleksami, czy może ich nie masz? Mam strasznie, straszną dużą, jak to się mówi, dystans straszny i wiecie co mam w dupie, jeżeli... Nie mam kompleksu, bo mam w dupie, nie wiem po co w ogóle ludzie mają kompleksy, skoro nie zmienią, albo tylko narzekają, a nic nie robią. Kompleksy to ma kobieta, okej? Okay? To po pierwsze. Więc nie mam i nie zamierzam mieć. Czy sprawiłeś kiedyś komuś przykrość? W jakiś sposób kiedyś, na pewno i nie jednej osobie. Czasami nie wiedząc w ogóle, że to jest jakaś przykrość, a czasami nie wiem. Nie wiem, może jakoś przez przypadek, ale specjalnie nie robię przykrości ludziom. Tym bardziej, że wiem, że to może ludzi jakoś tam skrzywdzić, zaboleć może ich, więc na pewno by jakoś sprawiłem nieraz, ale to na pewno nie specjalnie. Chyba, że komuś, kto mnie nienawidzi, albo ja jego, tak? Albo sobie coś zrobiliśmy. Uważasz, że osoby, które chcą popełnić samobójstwo, są głupie, zagubione czy samolubne? Samolubne na pewno nie. Może bardziej zagubione i takie samotne, a nie samolubne bardziej. To są, nie wiem, ludzie. Kurczę, no samobójstwo to jest taka ucieczka jakby. Taka słaba dość ucieczka od tego, co was otacza i od problemów, tak? Ale i tak większość ludzi, 90% co najmniej, co mówią, że się zabiją, to tego nie robią, bo po prostu no, nie potrafią, tak? Po co mówić, że o, idę się zabić albo coś, skoro i tak się tego nie robi? Więc samobójstwo, ludzie, którzy tak mówią, którzy chcą, bez sensu jest. No chyba, że naprawdę już tak nie chce wam się, naprawdę już jesteście w takiej czarnej dupie w tym życiu, że nie da się nic zrobić. No to nie wiem, to sobie wynajdźcie kogoś lepiej, kto was zabije, niż żebyście się sami zabili, czy coś takiego. Więc bez sensu, nie myślcie nigdy o tym. Poza tym, im więcej o tym myślicie, tym gorzej jest. Jesteś homofobem lub rasistą lub znasz takie osoby? Nie, jestem normalnym człowiekiem, to po pierwsze rasistą nie jestem, chociaż czasami wiecie, lubię sobie po prostu czasami polartować czy coś, ale to tylko są głupie żarty, które no po prostu... Wiecie. Nie jestem rasistą, znam spoko murzynów. Murzynów, sorry, że tak mówię, no tak, no, ale tak to jest. Ale są też tacy, którzy no po prostu ich natura. Tutaj w Anglii jest strasznie ich dużo. Czarnoskórych ludzi, którzy no po prostu sami z natury są strasznymi takimi... drą mordę strasznie. Wszyscy, kurde, których znam, drą mordy strasznie, ale są niektórzy spoko, śmieszni. Murzyni są w ogóle śmieszni, tacy wiecie, mają taki spoko humor, tylko że no
mają dziwne zachowania czasami i się drą strasznie. Więc nie są rasistą, ale znam kilka takich osób, które są. Jakie dałbyś rady osobom, które idą do zupełnie obcej szkoły i nikogo nie znają? Od początku być śmiałym i jak najszybciej sobie znaleźć ludzi do pogadania, bo im szybciej, tym większe szanse, że wiecie, szybciej się odnajdziecie i żeby szybciej wszystko łatwiej poszło, żeby od początku mieć jakieś mobilizacje, że tak powiem, i nie mieć aż takiej niechęci chodzenia do tej szkoły. Im szybciej, tym wiecie, dobrze mieć w szkole kogoś, z kim można pogadać sobie od samego początku, jeżeli idziecie pierwszy raz. Masz już prawo jazdy? Nie, miałbym już od lutego tego roku, ale ciężko było akurat z kasą, a to trochę kosztuje tutaj, więc nie, jeszcze nie mam, ale mam zamiar zrobić. Jak trzymasz kontrolę nad emocjami, żeby nie wybuchnąć? Po prostu nie wybucham, nie wiem, czy ludzie nie potrafią tak po prostu sobie powiedzieć, dobra, nie, spoko, okej, już, trudno, no cóż, no było, tak, minęło i tyle. Koniec, po co wybuchać, po co się drzeć i w ogóle po prostu, no trudno, tak, już jest koniec. Więc, po prostu tak, no tak, mówię sobie już, nie i tyle, po co, tak? I tyle. No, Boże święty, ale się tutaj gubię trochę w tym. Zarabiasz dużo czy mało z reflinków lub YouTube samego? Z reflinków ostatnio nic. Chyba 50 zł zarobiłem, od kiedy wam dałem te linki, nie? Poza tym dużo nie zaliczyło tych reflinków. Nie wiem, czy to specjalnie tam nie dali mi tych pieniążków czy coś. Więc niezbyt. A z YouTube samego maksymalnie dolar dziennie? Maksymalnie, tak wam powiem. Więc to zależy, czasami 20 pi, znaczy pi, tak? Nie, pensów, 20 pensów, tak? Czy coś takiego, nie wiem. Nie za dużo, nie na ten moment, który jestem w tym stadium, że tak powiem, YouTube, to dużo nie zarabiam na pewno. Dzięki stary za te pytania, strasznie dużo ich było. No to lecimy dalej po prostu. Ravi Games, jaki kierunek studiów? Może coś z matmą? Może coś z informatyką, lub ten biznes, jeżeli dobrze mi pójdzie dalej, to biznes może zależy jeszcze, nie? Jak to wszystko pójdzie, zobaczymy, jeszcze mam czas. Jaką postacią grałeś pierwszy raz w LoL'a, samouczek? Rise, Aishi, Garen. Aishi, Aśką grałem pierwszy raz, pamiętam. Jak w ogóle śmieszne były te początki LoL'a, szkoda, strasznie mi ich brakuje, nie? Herbatka, czekajcie. Zasło mi strasznie w gardle. Jeszcze trochę mnie gardło boli, ostatnio trochę się pochorowałem. Więc tak, Aśka pierwszą grałem Aśką. Nagrasz vloga? Jak będzie o czym, to nagram. Niedługo mam zamiar. Co sądzisz o serii Nervariena Chell in 10 Days? Myślałeś o zrobieniu tego samego? Ego samego. Myślałem, nawet kiedyś już dawno, tylko że problem jest w tym, że maksymalnie 3 gry dziennie bym mógł zagrać, chyba że grałbym od 21 około do rana, tak? Ale wtedy to bez sensu by trochę było, ludzi by nie było na streamach. Poza tym streamowanie, musiałbym to pewnie streamować też, a z tym byłby wielki problem, bo jak wiecie lub nie, mój internet mi na to nie pozwala za bardzo, nie wiem co z tym zrobić. Więc, co sądzę jeszcze? Strasznie spoko pomysł był, też strasznie dużo ludzi dzięki temu mu przybyło, więc jakaś to też forma reklamy była, prawda, żeby ludzie go poznali bardziej, jeszcze więcej, i fajnie mu poszło strasznie, oglądałem trochę tych odcinków z jego na streamie i ładnie mu poszło, chociaż w tym diamencie już powoli widać było, że sobie czasami nawet nie radził, więc zależy w diamencie od tego, jaki team dostaniecie. Jeżeli dobry, no to wygrasz. Jeżeli jednego chociaż słabego dostaniesz, to przegrasz na 100%, a oni mają wszystkich dobrych. Co sądzisz o trollach, co mają wyjebane na grę i to, że ktoś stara się na przykład wyjść z brązu jak ja? Przykre, strasznie przykre. Właśnie community czasami jest takie, że nie wiem, na przykład koleś zginie 2 razy na topie, omygy, I'm AFK, on mnie kampi, ja nic nie mogę zrobić, GG, nie? Przegraliśmy. I koleś idzie afczyć albo ginąć specjalnie, no beznadziejnie, no tępić takich ludzi, niech nie grają w tą grę jak nie chcą, jak trolują. Czy będziesz kiedyś robił polecanie widzów? Czasami robię, jeżeli mam akurat możliwość i ktoś akurat coś dla mnie zrobił, czy coś takiego, takie mini jakieś wiecie, albo kogoś po prostu jakoś tam w miarę znam i jakieś porady mi, czy cokolwiek. Zawsze daję linki do tych, jeżeli coś macie, to daję zawsze, jeżeli
na przykład jak mi ktoś kupił skina, tak, Kryzys na przykład, to od razu dałem jego link do kanału w opisie filmu, albo coś w tym stylu, albo jak kiedyś z nim nagrałem właśnie też, nagrywaliśmy właśnie z widzami i on się też załapał, i akurat nagrywaliśmy, no to też wrzuciłem link. Ale wiecie co, ja nie jestem takim wielkim youtuberem, żeby polecać i nic z tego praktycznie nie będziecie mieli tak naprawdę, więc nie ma za bardzo po co. Co jest w twoich filmach, że kocham je oglądać? Ty mi to powiedz, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie lubię siebie oceniać, więc... No, Norek, jaki miałeś najstraszniejszy sen, a jaki najdziwniejszy? Pozdrawiam, również pozdrawiam koniu Rudolf. Okej, najstraszniejszy? Możecie mnie trochę za psychola wziąć czy coś, ale tak. Mieszkałem sobie ogólnie wtedy jeszcze, wtedy jak mi to się śniło, byłem młody, strasznie mały. Mieszkałem jeszcze wtedy na wsi w takim dużym domu i śniło mi się, że leżę w łóżku, i nagle taka wichura się zrobiła, nie? Okna się otwarły wszystkie i miałem taką tablicę. Normalnie jak w szkołach były takie tablice, takie co się kredą rysowało, pisało, to ja miałem taką samą w pokoju u siebie, taką sporą. I ona zaczęła też tak psz, psz, o ścianę, nie? Tak bum bum się obijać. No i w tym czasie właśnie tak już się obracam, już taki wiecie, ciemność i w ogóle, i słyszę taki śmiech z takiej czarownicy, nie, jak kiedyś w bajkach były czy coś. I ja zacząłem uciekać z tego pokoju, po domu biegać, i ja miałem na drugim piętrze miałem pokój i schodziłem, już chciałem na dół zjeżdżać, schodzić, i nagle upadłem i się okazało, że miałem gorączkę czy coś. I się krew zagotowała we mnie i nie wiem, i zacząłem krwawić wszędzie w ogóle zewsząd i tylko słyszałem taki śmiech takiej wiedźmy, taki wiecie, takie jeszcze echo i w ogóle taki totalny mindfuck. I to było chyba najstraszniejsze, co miałem. I to było akurat serio straszne i takie strasznie zaaranżowane na ten przynajmniej czas kiedyś. Później już nie miałem, a najdziwniejszy nie wiem, naprawdę, miałem strasznie dużo dziwnych snów, na przykład taki, że szedłem przez pole w, nie wiem czy kupię, zboża, pole zboża takie było wielkie, nie? W nocy i szedłem z filiżanką herbaty, która nagle zamieniła się w latarnię. Jakby latarnia była w... nie dość, że świeciła, to jeszcze mogłem z niej pić. To było dość dziwne. Więc tak, to mniej więcej coś takiego. Norek, a na jaki kierunek studiów masz zamiar iść? Tu już mówiłem, zrobisz poradnik do Yasuo? Nie za bardzo, nie wiem, czy Yasuo zrobię. Musiałbym mieć dobrą grenią nim. Kurde, głos już tracę. Dużo gadam. Czy w Anglii są mili ludzie i czy opłaca się tam przyjeżdżać? Ogólnie na ulicy są strasznie mili ludzie, większość przynajmniej. Niektórzy mają w dupie wszystkich. Ale ogólnie to wiecie, przeproszą zawsze i w ogóle to nie ma dla nich problemu, żeby przeprosić albo coś tam powiedzieć, czy siemanko, jak tam się czujesz i w ogóle, więc jest okej. Czy się opłaca tam tu przyjeżdżać? Nie mam pojęcia, to musicie sobie odpowiedzieć sami na to pytanie, ponieważ to dużo aspektów zależy od... co? To zależy od wielu aspektów i w ogóle, i od tego, czy gdzie tutaj akurat będziecie mieszkać, tak, i od środowiska itp. Jaką postać mainujesz? Nie mainuję żadnych postaci, po prostu sobie gram, którymi lubię. Po prostu lubię Zyrą, tak, na przykład. Zyrą w sensie, grać. Siema Norek, czy kiedyś kiedy byłeś w Silverze albo Unranked, to czy rage'owałeś z powodu Nuba lub Fidera i waliłeś biurko itp? Ronald, nie byłem w Unranked, byłem w Silverze, ale nigdy nie rage'owałem z powodu żadnych. Największy rage, jeden z niewielu, to był właśnie solo rage queue. To sam się nie spodziewałem, że w ogóle jakkolwiek będę rage'ował, nie? Tak sam z siebie. To pierwszy raz, kiedy tak poniosły mi emocje tak naprawdę. Tak troszeczkę chociażby. Więc ogólnie nigdy nie rage'owałem i nie unosiłem się jakoś za bardzo. Jak grać rankedy? Jaka jest taktyka na wygrywanie? Ja wygrałem wszystko... A, okej. Okay. Jak grać rankedy, tak? Wygrywać. Znisz Nexus, to wygrasz. Jaka jest taktyka na wygrywanie? Nie ma. Trafisz dobry team, umiesz grać, wygrasz. Trafisz na noobów, których jest dużo nawet w diamencie, który na przykład taki Jax 1.13 na topie na Alistara przegrał, no to nie da się po prostu. Więc no, wszystko zależy od szczęścia. Ja wygrałem wszystkie placementy. Nie, placementy czy pisze się tak, i wywaliło mnie do brązu 5. Czemu? Ponieważ prawdopodobnie nie miałeś
nigdzie, albo w poprzednim sezonie miałeś też brąz coś, brąz 2 na przykład, i waliło cię do brąz 5, lub po prostu trafiałeś na takich ludzi niestety, którzy też byli na niskim poziomie i no, dostosowało cię, prawda? Ale to też dużo właśnie zależy od tego, jeżeli miałeś niską dywizję w poprzednim sezonie. Czemu ludzie aż tak bardzo boją lub nie chcą wyjść z mety? Tak, nienawidzę mety, nienawidzę met, nienawidzę LCS-ów, które narzucają mety ludziom właśnie tym nieprofesjonalnym, bo przecież LCS-y to profesjonalni gracze i w ogóle siemanko, i nie lubię, jak narzucają metę strasznie, bo teraz gra jest strasznie nudna. Na każdym rankedzie praktycznie są te same czempiony, to samo się banuje, tym samym się gra i to jest po prostu już nudne, bo przez to, że właśnie na LCS-a grają tymi samymi i tylko tymi praktycznie pikami, to ludzie tutaj w LoLu normalnie community, reszta to samo pikuje i tym samym gra. I nie wiem, czemu na przykład ludzie piszą, że Sejuani jest poza metą, nie, tym się nie da grać i w ogóle Jarvan lepszy. Sejuani, ja nieraz grałem Sejuani przeciwnej Jarvan 4 i jakoś wygrywałem. I co z tego, że jest mniej mobilna niż Jarvan 4, skoro i tak jest mocna. Nie rozumiem tego, czemu akurat Sejuani, o Jezu, tym się nie da grać. Boże, meta to meta, nie musicie przecież tą metą grać, tak? Nie narzucajcie sobie mety, gracie czym chcecie, a nie tym, co wam każą grać, tak naprawdę. Na awatarze masz zdjęcie wilka, to znaczy, że lubisz wilki? Tak, już to mówiłem wcześniej. Strasznie lubię i tygrysy też. Czy oglądałeś film Biały Kieł? Tak, ja byłem mały, młody strasznie. To pamiętam, coś to oglądałem, ale nie pamiętam do końca, jak to wszystko wyglądało. Norek, wymienisz swoje 5 ulubionych skórek. O Jezu, czekajcie, wejdę sobie na LoLa, w tym czasie odpowiem na kolejne pytania. Gdybyś miał stracić palec i mógł wybrać jaki, to który palec by to był? Boże święty, ciężko powiedzieć. Chyba najmniejszy, bo nie potrzebuję jakoś za bardzo do trzymania myszki, więc myślę, że najmniejszy, a jak nie, no to no ciężko, no. Serdeczny może. Ten by się przydał, nie? Czasami w niektórych sytuacjach. Co byś zrobił, gdybyś stracił rękę? To bym się załamał wtedy chyba, wiecie? O! Wyszedł już ten, to małe podobizn, taki zastępnik Teemo i Rengara. Ile masz wzrostu, to już mówiłem. Około 1,80 m. Jaki jest twój ulubiony team w League of Legends i jaki gracz? Strasznie lubiłem Rockat, jak grało, bardzo fajne mieli akcje, Millennium też, bo to w sumie Polacy, tak, i obserwowałem ich i byli strasznie spoko. Jeżeli nie oni, to nie wiem tak naprawdę, Rockat myślę, lubiłem strasznie ich. Jaki gracz? Nie wiem, nie mam ulubionego gracza. Czy wyrewolwerowany rewolwerowiec może wyrewolwerować wyrewolwerowanego rewolwerowca? Nie wiem. Dlaczego akurat wybrałeś League of Legends? W sensie na kanał i do grania pozdrawiam Pitrinio. Wybrałem League of Legends, ponieważ akurat wtedy, gdy poznałem League of Legends, znaczy znałem już wcześniej, ale zacząłem grać, to nic nie było, w nic innego grać nie dało się. Znaczy nie było za bardzo w co grać, tak? Akurat mój kumpel z Polski, z którym cały czas utrzymywałem kontakt, Maćko, akurat on zaczął grać i on mnie jakoś tak wciągnął w to, tak, zachwalał tą grę aż tak, no to też zacząłem, no i z nim zaczęliśmy sobie grać. Później graliśmy coraz większą grupą i tak dalej, i tak dalej. Okej, to teraz wróćmy do tych skórek. Czempioni. To tak, na pewno legendar do Nocturna, to na 100%. Później myślę, że do Diany, ten Lunar, tak, czy jakoś tak to było, nie pamiętam. Później, tak patrzę teraz, może Bunny Riven, Battle Bunny Riven, tak, to jest strasznie fajny skin, od dawna go mam. Co dalej, Doudyra myślę, też legendar, znaczy ten bardziej, no to nie jest legendar, to jest ponad legendar, nie wiem jak to nazwać, nie pamiętam. I piąty, Foxfire Ahri, albo Midnight Ahri, coś w tym stylu może, strasznie fajne. I to chyba jakoś tak, no,
Dalej, co byś zrobił, gdybyś poznał przepiękną kobietę i ona by się dowiedziała o twoim nagrywaniu na YouTube, mówiąc albo YouTube, albo ja? Ja bym powiedział, spieprzaj. Nie lubię czegoś takiego jak... jak to się mówi? Wiecie, że albo to wybieraj, nie? W sensie, że... To jest bez sensu trochę, bo YouTube mi tak dużo nie zajmuje czasu tak naprawdę. Miałbym czas i z chęcią bym poświęcił czas na jakiś związek i no jak mówi albo YouTube, albo ja, no to bez sensu mieć taką kobietę, halo. Jeżeli czegoś wam nie pozwala tak bardzo, żeby wybrać, musicie wybierać pomiędzy nią a czymś, no to nie. Powinna zaakceptować to i nawet mi jakoś w tym chociażby nawet pomóc czy coś, albo rady jakieś, a nie wybieraj to albo ja, więc nie, tak się nie robi, proszę państwa. Norek, co sądzisz o ludziach, którzy używają bola? Spieprzajcie, wy też. Nie wolno. Używajcie, jeżeli sobie, możecie używać, ale po co? Skoro psujecie sobie, nawet wam, sami sobie psujecie tą grę, bo w czym jest ta frajda grania na bolu, kiedy wszystko sobie dajecie radę, a sami przecież tego nic nie robicie tak naprawdę. Więc to jest bez sensu. Reported, wszyscy, którzy używają. Spotkałeś kiedyś osoby, które grały na owych cheatach, skryptach? Tak, wywalało nas, to były te drop haki. Miałem nieraz grając. No i się wkurzałem, no co zrobić? No nic zrobić. Gdybyś miał możliwość dostać się do JP Army i Samu i Nitra, to zostałbyś z Niedzielem, Sylwią i resztą? Śpieszysz się na autobus, okej. Okay. Pozdrawiam, również pozdrawiam. Te całe armie i w ogóle bez sensu to jest, ale o co chodzi? Dostać się do JP Army czy Nitra. Jeżeli chodzi ci o kontakt, czy dalej bym utrzymywał z Niedzielem, Sylwią i resztą, to tak, szczególnie z nimi bym utrzymywał. Ja nie zamierzam jakoś poświęcić starej ich znajomości na jakieś nowe, które no... Nie wiem, czy byłyby nawet tego warte. Szczególnie tej JP Armii. Nie wiem, weź się, błagam was w ogóle z tymi armiami w ogóle. Nie, zostaję ze znajomymi starymi. Ile czasu grasz w LoL'a? No, dwa lata będzie jakoś, nie pamiętam nawet. Jaka jest twoja historia grania w LoL'a? Ile razy się wkurzyłeś, zniszczyłeś coś, bądź nie? Oraz dostałeś euforii, której nie da się opisać słowami. Wkurzałem się... rzadko. Niszczyłem coś? Nigdy. Euforia, kiedy robiłem pentakilla. I to chyba w sumie wszystko. A moja historia grania w LoL'a? Początek właśnie był najpierw z Maćkiem, grałem sobie w LoL'a. Później było coraz więcej ludzi, później poznaliśmy Mańka, tam Niedziela i resztę i siemanko i później graliśmy w piątkę zawsze, więc nigdy się nie wkurzałem, bo nie miałem na kogo tak naprawdę, bo wszyscy jakoś w miarę tam dobrze grali, uzupełnialiśmy się tak, albo kierowaliśmy się wzajemnie, czy coś w tym stylu, więc zawsze grałem w pięciu ludzi, więc nie miałem się na kogo za bardzo nawet wkurzać, bo wszystko było zarąbisie, zawsze była beka, śmiesznie i siemanko. Konto UCT Norek jest twoim pierwszym kontem, przy którym z kolei pierwszym najpierw było Dymister Norek i później zmieniono na UCT Norek. Jak zaczynałeś grać w LoL'a, zdarzyły się osoby, że cię masakrycznie wkurzały i zaczynałeś Flame? Nie, właśnie to przed chwilą powiedziałem, że zawsze grałem z ludźmi, moimi znajomymi, którzy potrafili w miarę grać, albo więcej, albo lepiej, albo mniej, zależy. Ale to zawsze znajomi, więc zawsze była beka, nawet jak umierali, tak, czy coś. Nie wkurzałem się, więc było fajnie strasznie. Czy w te wakacje już gdzieś byłeś na wakacjach, na przykład nad wodą? Wody mam dość blisko w sumie, też może nie jest aż tak daleko, ale nie, na razie nie, bo moja mama pracuje cały czas, nie mam za bardzo nawet z kim tutaj jechać, a samemu mi się nie chce tak naprawdę, bo to za frajda samemu jechać, więc nie, na razie nie, bym pojechał do Polski, ale i pojeździłbym po Polsce, ale nie mam za bardzo możliwości. Łysy. Ja ciągle zadaję pytania, a nigdy moich nie ma. Lubisz jeść naleśniki? Uwielbiam. Lubię z dżemem albo z nutellą nawet, czy z serem białym. Takim wiecie, no, tak. Taki z serkiem w sensie, topionym, Boże, co ja gadam, albo danią, coś w tym stylu, tak, wiecie o co mi chodzi. Czy ktoś poznany w internecie sprawił ci kiedyś dużą przykrość? No powiedzmy, że w miarę tak, czasami tam coś się zdarzało, czy coś. A komu tak naprawdę nie, tak? Więc tak, czy masz w planach zrobienie poranik do Elis w dżungli? Nie za bardzo, nie gram w dżungli zbyt dużo, a jeżeli tak, to zazwyczaj jest to Sejuani, więc nie. To byłoby na tyle, Boże Święty, ile wyszło? O mój Boże, 34 minuty.
Dzięki za uwagę w takim razie, ludzie. I za pytania, jeżeli dalej macie jakieś, to pytajcie, z chęcią odpowiem. Trzymajcie się, dziękuję, miłego dnia i do następnego, pa, pa.